Cześć, tu Michał z Shopper. Pokażę Ci, jak dodać atrybuty. Dzięki atrybutom klienci Twojego sklepu z długiej listy produktów odfiltrują tylko te produkty, które spełniają konkretne parametry techniczne, np. rodzaj tkaniny w przypadku odzieży, czy twarda oprawa w przypadku książek. Atrybuty w karcie produktu prezentowane są w formie czytelnej tabelki. Szczególnie wykorzystywane są w przypadku elektroniki, gdzie w jednym miejscu zebrane są wszystkie technikalia danego produktu. A teraz przejdźmy do wideo instrukcji. Przejdź do obsługa sklepu, atrybuty, a następnie dodaj zestaw atrybutów. Wypełnij pole nazwa oraz zaznacz aktywność. Zestaw atrybutów staraj się tworzyć dla większej grupy danego asortymentu, która posiada te same cechy wspólne, np. rodzaj tkaniny czy gramatura. Na potrzeby tego wideo poradnika załóżmy, że tworzymy zestaw atrybutów dla koszulek. Możesz zaznaczyć także, pokaż w opcjach przeglądania. Dzięki temu na liście produktów w Twoim sklepie pojawią się filtry, dzięki którym będzie można odfiltrować koszulki, na przykład tylko w rozmiarze M. Po zapisaniu zmian, widzimy dodatkowe dwie sekcje: kategorie. Tutaj zaznaczamy kategorie, w których dany zestaw atrybutów ma być wyświetlany. Oraz atrybuty. Kliknij Dodaj atrybut. W polu nazwę wpisz nazwę atrybutu, która będzie widoczna na karcie produktu po stronie sklepu. W tym przypadku naszym atrybutem będzie rodzaj tkaniny. Następnie wybierz sposób, w jaki będziesz atrybut dodawał do swojego produktu. Najczęściej wybieranym, najbardziej popularnym jest pole wyboru Select, dzięki czemu będziesz mógł przypisać atrybuty z rozwijanej listy. Na końcu tego wideo poradnika pokażę Ci na czym polega różnica między polem wyboru SELECT a polem wyboru checkbox. Ale wcześniej musisz dodać wartości do atrybutu rodzaju tkaniny, czyli na przykład bawełna polar, jedwab. Zaznacz aktywność na tak, kliknij zapisz. Obiekt został zmodyfikowany. Aby dodać kolejny atrybut, kliknij zapisz wróć do listy, dodaj atrybut i analogicznie dodajesz kolejny. W ten sposób utworzyłeś grupę atrybutów. Dla koszulek z dwoma atrybutami gramatura oraz rodzaj tkaniny. Teraz przejdź do edycji produktu, do którego chcesz te atrybuty dołączyć. Ponieważ wcześniej, tworząc grupę atrybutów, zaznaczyłeś, że ma być ona wyświetlana w kategorii mężczyźni, dlatego automatycznie jest ona tutaj dostępna. Zaznaczasz jej aktywność na tak i wybierasz właściwe wartości dla tego produktu czyli rzeczywistą gramaturę konkretnego produktu. I rzeczywisty materiał, z jakiego jest ona wykonana. Zapisujesz zmiany i możesz zobaczyć podgląd. W karcie produktu w formie tabeli atrybuty zostały dopisane do Twojego produktu. Dzięki atrybutom, które zostaną przypisane do produktu, kupujący w Twoim sklepie będą mogli filtrować produkty. Filtrowanie produktów odbywa się z poziomu listy produktów, zatem przechodząc do kategorii mężczyzna, Możemy odfiltrować tylko te produkty w kategorii mężczyzna, które mają, załóżmy, rodzaj materiału bawełna i gramaturę 150 gram na metr kwadratowy. Filtrowanie produktów odbywa się w module opcji przeglądania, który domyślnie jest umieszczony w lewej kolumnie. Na chwilę obecną widać tylko filtr ceny, przedziału cenowego. Żeby to zmienić, przejdź do panelu, do zakładki Wygląd i Treści, Wygląd sklepu. Obecny szablon graficzny, a następnie moduły. Tutaj w widoku schematu strony Twojego sklepu przejdź do edycji modułu opcje przeglądania, ustawienia filtrów i zaznacz atrybuty. Zapisz zmiany. Teraz po odświeżeniu strony zobaczysz, że pojawiły się dwa dodatkowe filtry: gramatura oraz rodzaj tkaniny. Czyli wybierasz gramaturę 150 g na metr kwadratowy, rodzaj tkaniny bawełna i lista produktów została odfiltrowana do tylko tych produktów, które spełniają zadane parametry. Może się zdarzyć sytuacja, że mimo włączonych atrybutów w opcjach przeglądania nie będą one widoczne na liście produktów w opcjach przeglądania. W takiej sytuacji przejdź do edycji grupy atrybutów, I sprawdź, czy masz zaznaczoną opcję. Pokaż w opcjach przeglądania. Jeżeli odznaczysz tą opcję i zapiszesz zmiany, to na stronie po odświeżeniu opcje filtrowania po atrybutach znikają. Często pytacie o możliwość ukrycia któregoś z tych wybranych atrybutów. Można jedynie ukryć całą grupę atrybutów. Dzięki właśnie tej opcji pokaż w opcjach przeglądania. Może się jeszcze zdarzyć tak, że pomimo włączonej widoczności atrybutów w opcjach przeglądania, zaznaczenia tej opcji pokazuj w opcjach przeglądania, atrybuty nie są widoczne w którejś z kategorii. Wtedy warto jeszcze zwrócić uwagę na tą sekcję, czy dana kategoria rzeczywiście jest tutaj zaznaczona. Ok, a na koniec wracając do pola, Wyboru typu checkbox, ponieważ obiecałem Wam pokazać różnicę. Załóżmy, że dodajemy sobie jeszcze jeden atrybut do naszego zestawu atrybutów koszulki. Niech to będzie na przykład długi rękaw. I tyle. Tak naprawdę, oprócz aktywności, niczego tutaj dodatkowo nie zaznaczamy. Przechodząc teraz do edycji produktu. Do atrybutów widzimy, że tutaj pojawiła się ta opcja, długi rękaw. To, co możemy zrobić, to tylko ustawić ją na tak, ustawić jako aktywną, zapisać zmiany, a na stronie wygląda to tak. Długi rękaw, tak. Jeżeli wyłączymy tą opcję. Długi rękaw, nie. To jeszcze na koniec pokażę Ci trzeci rodzaj pola wyboru pole tekstowe. Pole tekstowe charakteryzuje się tym, że w edycji danego produktu możesz wpisać dowolne, dowolną wartość, która będzie się wyświetlała w karcie produktu. Nazwijmy sobie ten atrybut kraj pochodzenia. Aktywność, no tak, zapisz. Przejdź do edycji produktu, do sekcji atrybuty. I w tym momencie, popularnie mówiąc, z palca możesz wpisać dowolny kraj. Jak wygląda to na stronie? Kraj pochodzenia Polska. Minusem tego pola jest fakt, że niestety nie bierze on udział w filtrowaniu produktów. Jeśli posiadasz bardzo dużo produktów, które musisz edytować, to do szybkiej, masowej edycji atrybutów możesz skorzystać z aplikacji szybka edycja atrybutów, którą zainstalujesz w zakładce aplikacje. To już wszystko, jeżeli chodzi o atrybuty. Pozostałe tematy z nimi powiązane, które mogą Cię zainteresować, to warianty i zarządzanie asortymentem.